Kaplica odrębna ulokowana jest w dzielnicy Śmiechowo-Południe niedaleko cmentarza. Obok parkingu i remontu kilku sąsiednich dróg, jak Leśna, Wschodnia, Środkowa czy Poprzeczna, stanowi jedną z ważniejszych inwestycji. W przyszłym roku na pewno będzie robiona następna ulica, to jest ulica Brzozowa, która będzie w takiej samej technologii wykonana jak ulica Leśna, czy też ulica Odrębna, bo również jest z kostki. Mamy również projekt na ulicę Ofiar Grudnia. Nie sądzę, że zmieści się w budżecie przyszłorocznym, ale to również jest plan, który chcemy zrealizować. Oprócz tego mamy jeszcze kilka ulic, w których chcielibyśmy położyć płyty. To jest między innymi pewnie te ulice, na których w tej chwili też PEWiK prowadzi swoje inwestycje, na przykład na ulicy Bocznej układa się wodociąg. Więc w momencie przygotowania tej infrastruktury podziemnej my będziemy jako miasto mogli wejść swoimi inwestycjami. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki brukowej oraz chodniki po obu stronach jezdni. Wykonano także nowe oświetlenie LED-owe i kanalizację deszczową. Droga ma długość 260 metrów. Została wykonana z kostki brukowej. Oprócz tego wykonano również nowe oświetlenia. Ulica Odrębna jest drogą powiatową, a inwestycja to przykład idealnej współpracy samorządów, w tym przypadku miasta i powiatu. Budowa ulicy kosztowała łącznie 520 tysięcy złotych.